witam serdecznie na kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj pierwszy będziemy kosili łąki. Mieszankę gorzowską. Teraz muszę odprawić rozsiewacz, bo jeszcze rozsiewaliśmy wczoraj nawozy. Tutaj muszę odprawić obciążnik i będę kosił, ale nie będę kosił na dwie kosiarki, tylko zahaczę sobie przednią, bo przednią będzie wygodniej jak tą, jak na dwie, bo tam mam tylko 2 hektary do skoszenia, to szybko pójdzie. Dobra, ja tu odprawię to i później się z wami połączę. No i już podczepiamy kosiarkę przed nią. Filtry mamy wydmuchane i tutaj wszystko jest z tyłu podłączone. No i chyba jest. Delikatnie do góry. Delikatnie. Delikatnie do. Jak noże? Dobre, w sumie one przekosiły 20 hektarów tylko. Nie, trochę więcej jak 20 hektarów. 50 hektarów. Ogólnie ta cała kosiarka przekosiła. Ale noże chyba były odwracane już. A gdzie jest ten zawleczka? No to była zawleczka. Jest? Nie, nie jest. Zawleczki takie głupie tutaj. Dobra. Mamy tutaj te pole, to jest niecały hektar. Jeszcze wam pokażę, jak to wygląda. Jest tak do gdzieś do kolana. No i tak to wygląda: koniczyna, życica i wyka. Siane było to w jakoś w październiku, w połowie października. Dobra, i trzeba odpalić teraz kosiarę. To kosiara jest odpalona. Co, możemy chyba ruszać powoli. Tylko muszę wystabilizować ją, żeby piachu nie brała ona. Chyba dobrze.
nisko. Chyba nie. Dobra, jeszcze trochę muszę do góry to damy. Jest lepiej czy gorzej? Chyba tak będzie dobrze. No dobra, jako tako tutaj już mam poobkaszane. No i troszeczkę mam wyżej ustawioną niż łąki. Już mi się wydaje, że i tak jest troszeczkę za nisko. Ale tata był, patrzył, mówił, że tak można, to koszę tak. Dużo towaru tutaj nie ma akurat, ale na tej drugiej, na tym drugim polu będzie dużo więcej, bo tutaj jest taka słaba. Tutaj też nie dawaliśmy nawozu. Nie, tutaj był w sumie dany nawóz, ale to już później. I to jednak później nie miało większego sensu. Urosła większa trochę. Ładny kolor też dostała, ale tamta była posiana z 2 tygodnie czy 3 tygodnie szybciej i to zrobiło o wiele większy i lepszy efekt. To szybsze posianie nawozu. Pierwszy raz w życiu to mamy. Za rok już będziemy mądrzejsi w tym temacie. No, na kiszonkę baloty też będziecie mieli odcinek z balotowania i owijania. Ze zgrabiania to nie wiem, czy mi się uda, czy nie będę w szkole. Kurde. Mówili, żebym podnosił dwójką, ale jak podnoszę dwójką, to ona się nie chce później opuścić i zostawia. Powiem wam, że tutaj to jest dopiero trawa. Tamto nic nie było w porównaniu do tego, co jest tu. Zaraz wam pokażę. Aż wam wyjdę, pokażę. Jak pamiętacie, to tam było ledwo do kolana. Zaczniemy to siać co roku i 10 hektarów na jesień tego zasiejemy, bo jest elegancko. Pełny pochód. I prawie taka prawie jest na całym polu. Saletra zrobiła swoje. Dobra, ja tu obkaszam i jak tutaj wykoszę, to się z wami połączę. No i już jestem poprzecinany, mam całe pole. I kosimy. Bardzo ładna tutaj jest ta mieszanka. Tutaj towaru naprawdę dużo dosyć będzie. Ile to nie wiem, ale miejmy nadzieję, że byki będą zadowolone, będą to jadły.
pasza jest też dosyć dużo białka ma, zawiera ta mieszanka, z tego co wiem, bo mogę się mylić. Ale tutaj jest luz zupełnie inny jak tam, na tamtym polu. Wyższa, ładniejszy kolor jest. No i tak kosze powoli pole ucieka. Chociaż teraz tak myślę, że tą tylnią też mogłem zahaczyć, by było szybciej, ale później to wszystko myć, to też bez sensu. Tą przednią tylko się jeszcze będę kosił łąkę przed domem, no bo tam będziemy te baloty ustawiać, tam będziemy baloty przestawiać, to po co to wszystko ujeżdżać. A tak trawa jest całkiem wysoka, trzeciego pokosu tam nie było robionego, także skoszę od razu też, jak jest kosiarka zahaczona. A tam ile jest, niecałe pół hektara, także się skosi i będzie. Nie będzie dobrze się po tym chodziło i... A zawsze dwa baloty więcej będą. Moja właśnie najlepsza robota, koszenie łąk kosiarkami. To jest właśnie moja ulubiona robota, tylko że na dwie. Tak to ładnie wszystko szybko ubywa. 6 metrów. Fajnie to idzie. Jeszcze najlepiej duże łąki. To już wtedy zupełnie wszystko ucieka. Chociaż tą przednią też ładnie wszystko idzie. Także w tym tygodniu mam nadzieję, że więcej jak dwa filmy będą, bo na pewno jeden będzie z tego koszenia, z balotowania, ale to chyba w tym tygodniu wpuszczę, a w następnym tygodniu siałem w kukurydzy. Będziemy siali 15 maja chyba, sobota to będzie 15 maj. Jakoś tak. Albo 14. Kosiarka Samasz HDF 300 na ramie resorowanej, kopiującej teren. Kupiona została w maju albo w czerwcu 2021. Można powiedzieć, że drugi sezon jest jej. Ale też na pierwszych pokosach jeszcze nie używaliśmy jej, bo czekaliśmy za serwisem, aż nam dołożą przedni wałek, bo też w tamtym roku był dokładany do Maksuma przedni wałek. Jak była uruchamiana balociara, to od razu tak za wszystko, za jednym razem było
założone. Serwis traktora był zrobiony. Powoli ubywa. Też fajnie, że właśnie jedno pole, a dwa zbiory rocznie. Jesienią kukurydza, wczesną, no tak w połowie wiosny, trawa. Mam nadzieję, że teraz będziemy już to co roku siali 10 hektarów. Ja bym chciał, ale co tata zadecyduje, to do tego to nie wiem. Zalecane jest siać po jęczmieniu ozimym, ale nam pasuje idealnie po kukurydzy, bo my kukurydzę siejemy w monokulturze. Także w przyszłym roku też będziemy, ale to już wcześniej, bo wtedy to tak od razu po skoszeniu nie było siane. No ale w tym roku mam nadzieję wcześniej to zasiejemy. Wcześniej rozsiejemy też nawozy, żeby była taka, a nie taka jak przed domem. Gęściej nie trzeba chyba siać. Wydaje mi się, że jest ładna gęsta. No. Dobra, ja tu koszę i widzimy się troszeczkę później. No i mamy prawie godzinę 19, a ja zaraz chwilę wam powiem, która jest dokładnie. 18:43, a ja już tutaj, jak widzicie, kończę. Jeszcze tam i z powrotem i... będzie wykoszone. Nie wiem, czy to będziemy rozbijać, czy rozrzucać, ale chyba nie. Jutro się tylko chyba zgrabi i to będzie na tyle. No i zbalotuję. Ostatni pasek. O, i mamy wykoszone. Koniec zielonych żniw na teraz. Jakoś dopiero łąki będziemy kosili za miesiąc. No, jakoś za miesiąc będziemy kosić łąki. Dobra. Dobra. Mam poproszone, ja teraz tylko składam maszynę. Jutro mam nadzieję, że będę balotował. Mam tą dziurkę trafić, tutaj to jest tragedia.
haczyk, wszystko. Jutro ją umyję. Przyjdę ze szkoły i polotować trzeba. A co, a ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie, cześć.